Cześć! Zastanawiasz się, jak przenieść kontakty z Windows Phone na Androida? To nic trudnego, pokażę Ci, jak ja to zrobiłam na przykładzie Nokia Lumia i Samsunga S5. Zanim zaczniemy, sprawdzamy, czy mamy dodane konto Microsoft w telefonie z Windowsem. Wchodzimy w ustawienia, potem poczta plus konta i widzimy nasze konto. Jeżeli go nie ma, to oczywiście wystarczy je utworzyć. Teraz wykonamy kilka czynności na komputerze. Otwieramy stronę outlook.com i logujemy się w taki sam sposób, jak robiliśmy to w telefonie. W menu z lewej strony klikamy Kontakty, potem Zarządzaj, a potem Eksportuj na potrzeby usługi outlook.com i innych usług. Wygeneruje się plik CSV z kontaktami, zapisujemy go na przykład na pulpicie. Teraz wchodzimy na stronę gmail.com, logujemy się, z lewej strony rozwijamy Gmail i wybieramy kontakty. Dodajemy nasze kontakty do konta. Klikamy Więcej i wybieramy Importuj kontakty. Wskazujemy plik z kontaktami, które przed chwilą zapisaliśmy na pulpicie i gotowe. Właśnie przenieśliśmy kontakty na konto Google. Co dalej? Teraz nie pozostaje nic innego, jak pobrać nasze kontakty na telefon z Androidem. Przechodzimy do ustawień, wybieramy konta, Google. Jeżeli mamy już dodane konto, to wchodzimy do niego i zaznaczamy, że chcemy zsynchronizować kontakty. Telefon musi mieć oczywiście połączenie z internetem. Po chwili wszystkie kontakty zostaną zaimportowane i będą widoczne w telefonie. To wszystko. Filmy, jak przenieść kontakty z innych telefonów, znajdziesz na naszym kanale i na orange.pl.